Krzysztof Jackowski niejednokrotnie trafiał w samo sedno ze swoimi przepowiedniami. Nie inaczej było i tym razem. Jasnowidz z Człuchowa jakiś czas temu w swoich wizjach zobaczył wodę. Jak się okazuje, jego przepowiednia sprawdziła się co do joty. Krzysztof Jackowski wypowiedział się dość trafnie, wizja spełnia się na naszych oczach. Teraz wszyscy martwią się, jakie będą tego konsekwencje. Krzysztof Jackowski widział wodę. I wiedział, co się stanie, to jego inne przepowiednie sprawdzają się bardzo dokładnie. Dziennikarze z Super Ekspresu rozmawiali w lutym tego roku z Jasnowidzem, głównie chodziło o sytuację w kraju oraz pogodę. Zasępiony Krzysztof Jackowski powiedział o swojej wizji, która właśnie sprawdza się na naszych oczach. Mam wrażenie, że w tym roku będzie rekordowo niski poziom Wisły, mówił Krzysztof Jackowski. Jasnowidz zaznaczył także, że przeczuwa, że w tym roku będzie wyjątkowo suche lato. Cóż, patrząc na rekordowo niskie stany wody w rzekach, brak opadów, bezśnieżną i ciepłą zimę, zmartwienia rolników i przewidywania imkw, istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że wszyscy Polacy będą świadkami najsuchszego lata od lat. Tegoroczna susza może być jeszcze gorsza od tej z 2012 roku, stan wody na Wiśle jest nawet niższy niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Z reguły na wiosnę stan wód był wyższy, wraz z podniesieniem się temperatur topniały śniegi w górach. Tylko że tegoroczna zima była bardzo ciepła i spadło bardzo niewiele śniegu, głównie w najwyższych partiach gór, a na pozostałym obszarze Polski w ogóle. Nie ma co się więc topić i spływać rzekami, oceniał hydrolog, wiceprezes pan prof. Paweł Rowiński. 2. Mieszkańcy Warszawy nie kryją smutku. Niski stan wody w Wiśle to widok, który mocno niepokoi. Nie tylko warszawiacy, ale i wszyscy Polacy muszą zacząć oszczędzać wodę. Nadleśnictwa zamykają lasy w obawie przed pożarami, ściółka jest sucha jak wiór. Rolnicy już liczą straty, sytuacja w kraju zaczyna się robić patowa. Ostatnia tak ogromna susza nawiedziła Polskę w 2012 roku, stan rzek był tak niski, że w Wiśle znaleziono zabytki z czasów potopu szwedzkiego. Źródło: Super Ekspres, popularne.